kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, o który prosiliście mnie bardzo długo i prosicie o niego dość regularnie, z racji, że co roku i ja co roku nagrywam taki odcinek, a chyba w zeszłym roku jego akurat nie było. Także przyszedł czas na dokładny update toaletki, pokazanie Wam, jak to wszystko teraz wygląda. Oprócz tego dzisiaj zamówiłam nowe pojemniczki, zresztą zobaczycie, jak to wszystko wygląda, bo naprawdę teraz bardzo ładnie jest wszystko posegregowane, ale dzisiaj domówiłam jeszcze pojemniczki, z racji, że tak mi się podobało segregowanie wszystkich rzeczy tak, żeby każda była na swoim miejscu, że będziemy również segregować rzeczy, które są tutaj, czyli biżuterię, organizer z biżuterią, wszystkie szuflady, w których trzymam moją biżuterię. Oczywiście na wstępie powiem Wam, że jest to toaletka z IKEA, ta najsłynniejsza, najpopularniejsza toaletka z IKEA. Normalnie tutaj jest jeszcze szkło na górze tej toaletki, ale ja to szkło zdjęłam z racji, że wtedy, kiedy kupowałam tą toaletkę, słyszałam, że bardzo się brudzi, ciężko jest to później umyć, zresztą bardziej też estetycznie do moich mebli pasowało bez tego szkła, no i ja po prostu to szkło sama sobie z rodzicami zdjęłam. Oprócz tego jest oczywiście również taborecik do tej toaletki, taki zwykły, klasyczny. Chciałam Wam jeszcze pokazać największego słodziaka ever, który się wygrzewa tutaj na słoneczku i czeka na mnie, aż skończę nagrywać, żebyśmy poszły na spacerek, ale jest w ogóle taka cieplutka, nie jest Ci tu za gorąco? Okej, kochanie, więc tak się prezentuje ta toaletka na górze, tak to wygląda tutaj, to ja w odbiciu. Tutaj mamy oczywiście górę, dwie półeczki z szufladkami, no i co, myślę, że zaczniemy już po prostu od rzeczy, które tutaj są i zaczniemy od prawej strony, tak jak zawsze, wydaje mi się, że zawsze zaczynaliśmy od prawej strony, jeżeli nie, tobie poprawcie. Pierwsze mam tutaj wodę do spryskiwania twarzy, codziennie rano sobie pryskam, żeby się odświeżyć, tak obudzić i tak dalej. Następnie stojak na telefon, pewnie zastanawiacie się, co on robi na toaletce. Mam go tutaj z racji, że podczas malowania, jak gdzieś szukam jakąś imprezę i po prostu zajmuje mi to trochę dłużej niż 15 minut, no to lubię sobie coś puścić, czy jakiś podcast, czy jakiś filmik i najczęściej ten telefon opieram gdzieś tutaj. Jak dostawałam jakieś powiadomienie, to on zjeżdżał, spadał i hałasował i w ogóle masakra, więc teraz mam po prostu taki stojaczek na ten telefon i on sobie tak, proszę bardzo, może stać w ten sposób. O, czekajcie. I jest wygodnie, nic mi się tutaj nie przesuwa, także bardzo fajnie. Taki pojemniczek na biżuterię. No i tak jak mówiłam, moja biżuteria jeszcze nie jest posegregowana i póki co taką moją ulubioną trzymam po prostu tutaj. Ale tutaj jest właśnie tylko taka moja ulubiona, którą noszę najczęściej. Nie będę Wam tutaj tego wszystkiego pokazywać, bo tak jak mówię, jak posegreguję już sobie tą biżuterię w jakiś większy lub mniejszy sposób, to wtedy zrobimy sobie jakiś filmik właśnie z segregacją czy coś w tym stylu. No ale mam tutaj jakieś moje ulubione kolczyki, ulubione pierścionki, tutaj znowu kolczyk, tutaj jakieś ulubione naszyjniki. Niezmiennie mamy, proszę bardzo, gąbeczkę w takim stojaczku, żeby mi się tutaj nigdzie nie walała. Następnie mamy tutaj dwa takie szklane pojemniczki, w jednym są patyczki, w drugim są płatki. Toaletka jest w użyciu, no bo jak widać, muszę to aktualnie uzupełnić. Tutaj w tej szufladce mam bardzo dużo pomadek nawilżających. To są same takie pomadki, jakby produkty do ust, które mają nawilżać usta. I przy okazji chcę Wam w tym filmiku polecać Wam jakieś najlepsze produkty, które używam na co dzień. No i akurat nie było go tutaj, bo był w torebce, z racji, że używam go na co dzień. Słuchajcie, ten olejek z Dior, jak na początku nie byłam do niego przekonana, to teraz z konturówką, jak używam go z konturówką, a nie na takie suche usta, jest świetny. Także mega, mega polecam. Oprócz tego polecam też lip balm do ust, żeby nawilżyć. On też daje taki fajny glow. Ten olejek z Gizu też jest bardzo, bardzo fajny, tylko mi przeszkadza na przykład jego zapach, to, że on naprawdę pachnie takim olejem, ale generalnie też bardzo fajna konsystencja. Ta oczywiście maska z Laneige na noc. Kolejny to z Kielsa, taki niezastąpiony lip balm. To jest zwykła taka wazelina, a naprawdę jest świetna. Także to są takie moje ulubione produkty do ust. Następnie tutaj mamy dwa takie pojemniczki malutkie z Pepco i tutaj mam po prostu pędzle. Widzicie, ilość tych pędzli bardzo się zmniejszyła. Z racji, że zostawiłam po prostu pędzle, z których używam na co dzień. Tutaj mój ulubiony do rozświetlacza z Sephory, a te na przykład z taką białą końcówką mam z Freyari. Często się pytacie właśnie, skąd mam pędzle, więc one są akurat z Freyari i właśnie te z brązową końcówką to je kupiłam na jakimś Temu czy coś w tym stylu. A w tym pojemniku tutaj mamy między innymi takie produkty jak Zalotka, tutaj mamy taki puszek do pudru, różnego rodzaju szczoteczki do brwi i rzęs, klej do rzęs, pęceta, temperówka do kredek i tutaj jest jeszcze nowa końcówka do Zalotki. Okej, teraz
teraz czas na to i jak widzicie jest to nowość, jest to taka jakby podstawka plastikowa, karuzela właśnie do kosmetyków pielęgnacyjnych, żeby sobie to tak wszystko wystawić, żeby wszystko było pod ręką, wyglądało jakoś tak w miarę estetycznie i powiem wam, że jakość tego jest bardzo, bardzo słaba. Ja ją kupiłam też właśnie na Temu i powiem wam, że jakość jest no naprawdę kiepska, to się często zacina i tak dalej, ale naprawdę jestem z tego zadowolona, na pewno kupiłabym drugi raz coś takiego, no bo fajnie mieć wszystko pod ręką i mieć na wszystko miejsce i to tak się nie wala, tylko naprawdę jakoś fajnie leży, no tylko kupiłabym to z jakiejś innej strony niż właśnie z Temu. No ale kosztowało to z 15 zł czy coś takiego, więc nie jestem w szoku, że tak to wygląda. Na samym dole mamy tutaj m.in. płyn micelarny z Mixa, mój ulubiony po garnierze. Ten z garniera naprawdę lubię najbardziej, bo najlepiej domywa makijaż, ale ten jest równie super, bo nic mi się po nim nie dzieje, nie podrażnia mnie, nie piecze mi po nim skóra, oczy mnie po nim nie pieką, także jest świetny. Jak wiecie, mam już końcówkę, ale mam jeszcze jeden, także zaraz sobie podmienię na nowy. Tutaj mamy tonik z Lancome. Przez 2 tygodnie mi się super sprawdzał i właśnie bardzo ładnie pachnie. Tutaj mam również tonik z La Roche-Posay. To są aktualnie kremy i SPF-y, z których nie korzystam. Tutaj właśnie taki z Mustella. Sunbalm taki kupiłam właśnie na Hawajach. Bardzo fajny, bo on jest w sztyfcie i jak szłam surfować, to mogłam sobie go po prostu dokładać. Takiego pojemniczka już w zasadzie nie ma, ale miałam przełożony właśnie na wyjazdy mój ulubiony krem, bo był właśnie w dużym opakowaniu, a ja na wyjazdy zawsze sobie pakowałam do takiego. I tutaj jeszcze krem ten z niacinamida. Mixy również bardzo, bardzo fajny krem. Tutaj następnie kolejna pielęgnacja. Mamy, proszę bardzo, serum z The Ordinary. Tutaj mam taki malutki Glow Recipe. To jest ten Watermelon Glow Tonic. Tak jest serum właśnie z Glow Recipe. Te serum mi się tak średnio sprawdziło. I moje ulubione serum z witaminą C od Garniera. No ale aktualnie też z tych kosmetyków nie używam, no bo tak jak mówię, jestem teraz tam na antybiotyku i używam tylko z takich kosmetyków, których muszę korzystać. Krem z Mixa też bardzo fajny, korzystałam z niego i naprawdę fajnie mi się sprawdzał. Następnie ulubiony produkt do brwi, czyli żel z Got To Be i używam z niego też do włosów i naprawdę super jest. Mój ulubiony, ulubiony balsam. Kupiła mi go Martyna, bo Martyna kupiła go sobie. Jak byłyśmy na wyjeździe, to dała mi go spróbować i mega mi się spodobał i kocham teraz. Muszę sobie właśnie kupić nowy. Pewnie kupię sobie jeszcze przed wyjazdem, żeby zabrać sobie nowy, bo naprawdę daje fajny glow i pachnie obłędnie. Skóra jest super nawilżona, także polecam. I on kosztuje też jakieś naprawdę nieduże pieniądze, chyba do 15 zł, albo nawet do 10 na przecenie. W dole mamy produkty do włosów i moje kremy, z których aktualnie korzystam. Proszę bardzo, olejek do włosów z Matrixa. Bardzo, bardzo fajny, wygładza pięknie włosy. Nawet jeżeli przegniecie z ilością tego olejku, to te włosy nie będą takie mega, mega tłuste, jakbyście, wiecie, no po prostu nałożyły sobie olej. Na przykład jak jest w przypadku tego olejka z Gizu, jak z nim się przegnie z ilością, no to te włosy są tak tłuste i w ogóle, że masakra, ale za to ten olejek dużo ładniej pachnie. Tutaj mam jeszcze taką odżywkę bez spłukiwania, która była właśnie w kalendarzu z OnlyBio i bardzo ładnie pachną po niej włosy. Następnie dwa moje kremy, z których aktualnie korzystam, czyli La Roche-Posay i tutaj też taki krem właśnie na niedoskonałości, ale który nie robi wam takiej wysuszonej skóry i przede wszystkim tej bariery hydrolipidowej nie narusza w żadnym stopniu. Jeżeli nie chcecie sobie zepsuć bariery hydrolipidowej, to te kremy naprawdę są do tego świetne. I tutaj właśnie z Avène i taki z La Roche-Posay. One też fajnie nawilżają. Jeżeli jesteście na jakimś antybiotyku czy coś w tym stylu, to one fajnie wam tą skórę nawilżą, przez co ona nie będzie właśnie taka mega wysuszona. Tutaj na górze mam krem, który fajnie odratowuje barierę hydrolipidową z racji, że zawiera ceramidy. Ten jest akurat w mgiełce. Ja wam bardziej polecam w kremie, ale ten w mgiełce też jest fajny. Jak na przykład macie tak podrażnioną skórę, że nie da się jej w ogóle dotknąć, no to wtedy takie używacie sobie i jest super. Tutaj mam żel do rąk, bo wiadomo, że tutaj to jest strefa twarz, to jest strefa, o którą trzeba bardzo dbać, więc ja tutaj często przy tej toaletce sobie odkażam dłonie. Tutaj jeszcze mam takie serum z Kate Somerville. Taka malutka wersja tego żelu z Got To Be, które najczęściej zabieram po prostu na wyjazdy. No i tutaj jeszcze też na niedoskonałości mam Skinoren. Mam kremy pod oczy. Ten bardzo, bardzo lubię. Kupiłam go tak w sumie losowo całkowicie. Po prostu potrzebowałam jakiegoś kremu pod oczy i ten mi się podobał i stwierdziłam, że go po prostu wezmę, więc jest fajny, a to jest krem, który miałam po prostu w domu i chciałam sobie go przetestować. Wiem, w sumie nie jestem w stanie odpowiedzieć na to, czy to jest fajny krem, czy nie. Tutaj mam perfumy męskie z Chanel, dostałam taką próbkę. Tutaj mam moje soczewki ortokorekcyjne, tutaj mam również pipetę do wyciągania tych soczewek. Jak się nosi soczewki, to wiadomo, krople do oczu trzeba mieć. Tutaj mam maść, którą dostałam od dermatologa Differin, ona jest właśnie na niedoskonałości.
całość i naprawdę bardzo mnie uratowała, także jest to fajny produkt. Maskę do twarzy na noc Skillsa, która świetnie nawilża. Dostałam ją od Oliwki i naprawdę bardzo, bardzo fajny produkt. Tutaj mam krem Cica Per, chyba tak to się mówi, z Dr. Yard, czyli z tych samych produktów, co są te ceramidy, i powiem Wam, że to jest krem, który jest zielony. Zobaczcie, on jest zielony jak taka glinka, ale jak go się nakłada na twarz, na zaczerwienienia, no to on po prostu, te zaczerwienienia znikają od razu. Naprawdę, mogę Wam to obiecać. Ja ten krem kupiłam sobie tak z ciekawości, jak byłam w Madrycie, to właśnie kupowałam sobie ten i przy okazji stwierdziłam, a przetestuję, bo tak dużo o nim słyszałam i naprawdę działa, w sensie naprawdę, jeżeli macie jakieś zaczerwienie, nakładacie go na twarz i one znikają. W takich malutkich pojemniczkach po prostu jest przełożony ten klej do brwi, bo jak jechałam na jakieś wyjazdy, to nie chciałam brać takiego całego wielkiego żelu do brwi, więc to wtedy przekładałam go do takich pojemniczków, no ale teraz mam to, więc już nie muszę tego robić, także tak by się prezentowała cała ta karuzela z produktami. Następnie tutaj mam lusterko, niezmiennie cały czas to samo z IKEA, moja ulubiona klamra do włosów. To jest kolejna nowość na mojej toaletce, z racji, że ja w ogóle nie mam śmietnika w pokoju, i jeżeli nie macie śmietnika w pokoju, a macie toaletkę, to naprawdę taki kubełek to jest game changer, on tak ułatwia, bo ja zawsze jak się malowałam, to tutaj rano zostawiałam te waciki, zostawiałam te patyczki, wszystko, jakieś płatki i tak dalej, a od kiedy mam śmietnik, po prostu wszystko tutaj wrzucam, jest wygodnie, jest pod ręką, jak sprzątam, to po prostu wyrzucam. No i moim zdaniem śmietniczek taki na toaletce jest wspaniałą opcją i polecam każdemu, kto nie ma śmietnika w pokoju. Tutaj na górze perfumy, oczywiście tutaj Wam pokażę tylko moje ulubione, czyli Victoria's Secret ta mgiełka, i aktualnie nie mam swoich ulubionych perfum. I moje ulubione perfumy to są z Giorgio Armani C. To są moje best of the best, najbardziej je lubię, więc muszę je kupić, ale tutaj na przykład mam taką inspirację tym Tomem Fordem Cherry i też jest bardzo, bardzo ładna, tylko no w ogóle się nie utrzymuje, to jest znane jak coś. Tutaj na takim wieszaczku jak od wielu, wielu lat mam biżuterię, ale tak jak mówię, to się zmieni, pokażę Wam tylko tak, obkręcę dookoła, pokażę Wam jak to wygląda, no ale tego już za niedługo nie będzie, chociaż miałam to przez wiele, wiele lat i naprawdę fajnie to mi się sprawdzało, bo tak jak mówię, pozamawiałam organizery na biżuterię, także wszystko będziemy sobie organizować. No i teraz przechodzimy do głównej części toaletki, czyli do szuflady z kosmetykami. Tak to wygląda tutaj z zewnątrz, też może się wydawać lekki chaos, ale jak Wam wszystko wytłumaczę, to będziecie wiedzieli, że wszystko jest na swoim miejscu. A więc zaczniemy od prawej strony. Tutaj mam dalszy ciąg pielęgnacji, która po prostu nie zmieściła mi się na tą karuzelę. Mamy tutaj tak, setting spray z Charlotte Tilbury, utrwający makijaż, kropelki brązujące saje. One są spoko, ale no nie mają w ogóle podbicia do tych z Drunk Elephants. Te z Drunk Elephants to są moje najulubieńsze na świecie i je Wam będę tylko polecać. Tych to tak średnio. Krem z La Roche-Posay Effect Clair. A właśnie, nie pokazałam Wam jeszcze tamtej szufladki. Dobra, to zaraz. Jest to bardzo fajny produkt, no tylko bardzo zaburza barierę hydrolipidową. Trzeba jego używać punktowo, bo inaczej można sobie zrobić naprawdę no niefajne rzeczy na twarzy. Antyperspirant, krem z filtrem do twarzy, którym aktualnie korzystam, bo tam wcześniej pokazywałam Wam inne, ale z tego korzystam na co dzień. Tutaj też bardzo fajny krem do odbudowania bariery hydrolipidowej. Fajnie Wam ją nawilży twarz i generalnie super produkt. Tutaj płatki pod oczy, ale tych płatków pod oczy Wam nie polecam. One są serią mega, mega średnie. Muszę sobie kupić te moje ulubione z Pixi. I tutaj mam trzy paletki, z których aktualnie korzystam najczęściej. Resztę paletek, z których korzystam rzadziej, mam po prostu w innej części, no ale z tych korzystam najczęściej. Jest to paletka z Tarte, tutaj paletka z Jensi, ona po prostu ma fajne kolory, i tutaj z Rare Beauty. No, zapomniałam Wam pokazać tej szufladki, dlatego że ja sama zapominam, że ona istnieje, bo tutaj mam kosmetyki pielęgnacyjne, jakieś różne kremy i tak dalej, z których po prostu korzystam najrzadziej. Aktualnie z niego nie korzystam, ale to jest jeden też z moich ulubiony, gdyby nie to, że teraz właśnie jestem opieką po dermatologa, to z niego cały czas korzystałam. Tutaj jakieś punktowe produkty, jeszcze jeden ten z ceramidami, tutaj właśnie jeszcze Effect Clair Duo, naklejki na syfy i tak dalej. Także to są takie produkty, z których używam bardzo rzadko, dlatego zapomniałam w ogóle, że jest ta szuflada, dlatego od razu przeszłam dalej. Także lecimy dalej. Tutaj następnie w tej przegródce są podkłady i generalnie takie, wiecie, kosmetyki, podkłady, korektory itp. itd. Mój ulubiony podkład to jest
jest Super Stay w cieniu 06 i kocham. Najlepszy podkład ever, bo na przykład kupiłam sobie ten z Eveline i myślałam, że będzie świetny i na przykład kolor dobrałam razem z panią w sklepie Super. Jak widzicie, on się trochę różni kolorem. Jakby ten z Maybelline był w takim kolorze, to by było super, bo niestety ten podkład jest no naprawdę średni. Kogoś się tak ciastkuje na mojej skórze i w ogóle no słaby. Ale na przykład ten korektor z Eveline jest naprawdę fajny. Tutaj mój ulubiony korektor z Kosasa, muszę sobie go kupić. A tutaj również bardzo fajny korektor z Miss Sporty. Ten z Urban Decay, również bardzo fajny podkład, który polecam. Tutaj mam same fajne korektory, które polecam. Te, które mi się nie sprawdziły albo których nie używam, to one będą w dalszej części filmiku. To są wszystko produkty, które używam. Tutaj jeszcze baza rozświetlająca z Charlotte Tilbury. Bardzo fajny puder z NYXa. Fajny puder z Charlotte. Mydełko z do brwi z Anastazji. Czemu tak ciężko? Ta kamera łapie tutaj ostrość. Tutaj puder sypki z Laura Mercier. Bardzo polecam, mega też ładnie pachnie. Tutaj puder sypki z Huda Beauty. I tutaj jeszcze jeden, tylko że taki różowy. Następnie tutaj mamy kosmetyki kolorowe. A więc zaczniemy od tej strony. Po tej stronie mam konturowanie. Tutaj też będą same produkty, które Wam polecam, które naprawdę świetnie mi się sprawdzają. Stick z Fenty Beauty, super do konturowania nosa. Tutaj bronzer z Rare Beauty, też bardzo fajny do konturowania, a raczej do takiego sobie ocieplenia skóry. Dwa moje ulubione produkty do konturowania na mokro, czyli bronzer z Milka oraz róż z Milka. Ja mam w kolorze, ten róż jest Work, a ten jest chyba Baked. Dokładnie tak. Ten z Rare Beauty mam w kolorze Happy Soul, a ten z Fenty Beauty Amber. Także od razu Wam mówię, no bo też się bardzo często pytacie. Tutaj również ulubiony produkt, czyli róż płynie z Rare Beauty i on jest w kolorze Hope. Bardzo fajny produkt, który odkryłam. Dostałam kiedyś w paczce produkt z La Mer i jest to taki bronzer, który jest w takim bardzo chłodnym odcieniu, więc jak używam do konturowania stricte, a nie jako bronzer. Nie mam pojęcia, z jakiej to było firmy, ale taki o, tak on wygląda, też bardzo fajny kolor. Żel do brwi z Maybelline, żel do brwi z Benefitu, dwie kredki do brwi z Benefitu w kolorze 3. Ten produkt przebija nawet kredki z Benefitu. Jest to kredka Express Brows z Maybelline. On ma tutaj szczoteczkę i tutaj kredkę i to jest mój ulubiony produkt. On właśnie przebija nawet te kredki z Benefitu i pewnie się zastanawiacie, dlaczego w ogóle ja mam takie strasznie uwalone te produkty z Benefitu, bo ja ich używam aktualnie tylko do nakładania tego żelu, dlatego one są takie brudne, a ta jest taka czyściutka, bo tej nie używam do nakładania żelu, tylko właśnie do malowania brwi. Następnie moje ulubione maskary. Mam trzy ulubione maskary, ale te aktualnie z nich korzystam rzadziej. Jest to z Maybelline taka fioletowa i oczywiście Sky High, ale aktualnie moją ulubioną maskarą jest ta maskara Twisted z Bourjois. Mega mi się ona sprawdza, bardzo ładnie wydłuża rzęsy. Pisak do piegów z Belle, jeden z moich ukochanych produktów. Czarna kredka, biała kredka. Ja nawet nie wiem, skąd są te kredki, bo widzicie, w jakim one są stanie. One po prostu są całe zmazane, ale obstawiam, że z jakiegoś Eveline czy coś takiego. No, na pewno jakieś takie drogeryjne. Tutaj eyeliner z Vivo, też fajny do robienia kresek. I moje ulubione produkty do ust, do malowania ust. Kredka z NYXa, ale od kiedy zamówiłam tą z Charlotte, to ta z Charlotte jest moją ulubioną w odcieniu Iconic Nude, a ta z NYXa jest w odcieniu Nude Beige. No i tutaj jeszcze błyszczyk z NYXa Butter Gloss w odcieniu Madeline. Aktualnie mój fav rozświetlacz jest właśnie ten z The Balm. On się nazywa Mary Lou, jak dostałam na kokolicie, także bardzo, bardzo polecam, bo fajny. Tutaj z L'Oreala również taki rozświetlacz o róż. Z La Mer bronzer. Ten róż z Revolution z Marleną Sojką. Również piękny, piękny kolor. Paletka, ale ja ją używam tylko do robienia kresek tym brązowym cieniem. Tutaj też jeden z moich ulubionych rozświetlaczy, przez wiele, wiele lat używałam z niego codziennie, zresztą wy wiecie, jak obserwujecie. Tutaj z Ecocery dostałam taką paletkę, którą sama mogłam sobie stworzyć i dałam sobie tutaj właśnie produkty do konturowania. Następnie produkty, z których korzystam rzadziej, czyli bronzer z Hoola, bronzer z Revolution i rozświetlacz z Revolution. To są też bardzo fajne produkty, ale nie moje ulubione. Pigment, ja nawet nie wiem skąd on jest, rozświetlacz z Narsa, róż z La Mer i róż z Natasha Denona. No i tutaj mam również pełno eyelineru z Gensy kolorowe i biały taki z Mio. Po prostu jak chcę zaszaleć z jakimś kolorowym makijażem, to mam je tutaj pod ręką, te eyelinery. Także tak jak mówiłam, tutaj może się wydawać, że to wygląda jakby był chaos, ale nie jest, bo to są po prostu wszystkie produkty, z których ja używam na co dzień i które bardzo, bardzo sobie cenię, bardzo lubię i są to moje ulubione produkty. A więc pierwsza szuflada
Wada jest tutaj i tutaj mamy produkty do ust w takim koszyczku. Tutaj są wszystkie błyszczyki. Tutaj mam wszelakiego rodzaju pomadki matowe, szminki, błyszczyki takie zasychające, także tego jest też dość sporo. Tutaj natomiast mam konturówki lub takie cienkie pomadki. To są generalnie produkty do ust. Tutaj w takim plastikowym koszyczku mam jakiś też tutaj olejek do zmywania makijażu, tutaj też takie błyszczące pigmenty, rzeczy do przyklejania generalnie na twarz. Tutaj w tym pojemniczku też mam po prostu diamenciki do makijażu, rzęsy do przyklejenia różne. Tutaj rzeczy takie do robienia halloweenowych makijaży, jakiś zapas gąbeczek do makijażu i tych takich puszków. O, tutaj pojemniczki na podróże, ich jest dość sporo, bo też zrobiłam po prostu zapas, żeby mieć na wyjazdy, żeby zawsze mieć co do czego przelać. Składy, z których aktualnie nie korzystam, bo to nie są moje odcienie lub po prostu mi się jakoś nie bardzo sprawdzały. Tutaj w tym mam maseczki, tutaj lustro, maska żelowa na oczy i jeszcze rzęsy, które jak już przyklejam, to najczęściej przyklejam te. One są z jakiejś też chińskiej strony. Następnie tutaj mamy kolejną część pielęgnacji i tutaj też jest lekki nieogar z racji, że tutaj mam produkty do włosów wszelakiego rodzaju, jakieś toniki, wcierki, peelingi, próbeczki właśnie z kalendarza z Only Bio, też jakieś kremy. Tutaj produkty do paznokci, tutaj też różnego rodzaju serum, olejki do twarzy, które mi się po prostu średnio sprawdziły. Produkty po prostu do ciała, czy to aloes, czy jakieś balsamy. O, tutaj właśnie nowy płyn micelarny, który muszę za niedługo zamienić. Też jakieś maseczki, tutaj zapasy kremów. Jest no tego dość sporo. Następnie przechodzimy tutaj naprawdę jestem zadowolona z tej szuflady, jak to wygląda. Zaczniemy sobie od lewej strony. Tutaj w pojemniczku mam różnego rodzaju paletki, z których po prostu nie korzystam jakoś za bardzo na co dzień, bo no nie maluję się paletkami na co dzień, a są fajne. Właśnie tutaj mam trzy takie duże paletki, tutaj jeszcze jakieś mniejsze. Mam kolorowe maskary, kolorowe eyelinery. Tutaj w pojemniczku obok są również różnego rodzaju maskary, które kocham. Tutaj jakieś nieotwarte produkty typu kremy BB. Tutaj mam jeszcze jedne kropelki brązujące. Tutaj w tej przegródce mam sypkie produkty albo produkty zaprasowane też do konturowania. Mam pudry, tutaj też jakieś bronzery, kolejne pudry, tym razem sypkie. Tutaj mam jeszcze jeden zapas pudru z Huda Beauty. Tutaj jakiś wosk do brwi. Tutaj też róż. Tutaj mam korektory, które są też na wykończeniu albo mi się po prostu nie sprawdziły lub sprawdziły mniej lub czekają na po prostu swoje użycie. One wszystkie sobie tutaj leżą i czekają. Odżywki lub jakieś bazy pod makijaż. W tej przegródce mam wszystko do konturowania. Różnego rodzaju rzeczy w sticku, które teraz, umówmy się, są jednymi z najpopularniejszych produktów. Takie produkty płynne w sticku. Rozświetlacze, jakieś właśnie konturowanie. No bo bardzo dużo takich produktów, z których nie używam na co dzień, ale właśnie mam różnego rodzaju. Tutaj produkty do oczu. Tutaj mam jakieś dwa nieotwarte z Benefitu i z NYXa. Nawet nie wiem, co to są za produkty, bo ja, tak jak mówię, nie wszystkie z nich korzystałam, ale bardzo dużo różnych eyelinerów, bardzo dużo różnych kredeczek, żeli do brwi i tak dalej, i tak dalej. Tutaj kremy do rąk, też różnego rodzaju. Ja bardzo lubię kremy do rąk, lubię jak one ładnie pachną, lubię mieć zawsze pokremowane ręce, nawilżone, więc ich mam dość sporo. Pędzle, które nie są aktualnie w użyciu, tak jak mówiłam, to są właśnie tutaj pędzle umyte, które sobie czekają, jak będzie potrzeba, to po prostu je pod ręką mam. Opaska do oczu i tutaj mama mi kupiła jeszcze jeden SPF-ik na wakacje, także sobie czeka. Tutaj mam taki szklany pojemniczek, który jeszcze nie jest użyty, bo nie mam na co. No i tutaj moje ulubione kosmetyczki przezroczyste. Tutaj jeszcze jedna kosmetyczka i jeszcze jedna, także tak to wszystko wygląda. Okej, kochani, a więc to tyle, jeśli chodzi o filmik. Mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani. Prosiliście o niego bardzo, bardzo długo. Dajcie znać, jak według was to wygląda, a ja już dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się niedługo w kolejnych filmach na tym kanale. Buziaki i papa!